tym odcinku pozostajemy nad jeziorem Atitlan, ale zabieramy Was na drugą stronę, do San Juan La Laguna i San Pedro La Laguna. Obie miejscowości są położone obok siebie, dlatego można je odwiedzić w ramach tej samej wycieczki. Zapraszamy. Nie ma tak na wsi. Właśnie z tych wszystkich odwiedzonych po północnej i zachodniej części jeziora miast, to wydaje się, że ten San Juan i San Pedro są takie najciekawsze. Pomimo wielu niedomówień udało nam się znaleźć tani sposób na podróże po jeziorze. O tym, jak wyglądają szlaki wodne i opłaty związane z podróżowaniem po nich, opowiadaliśmy w poprzednim odcinku. Teraz udajemy się na przystań, aby bez zbędnej zwłoki zapakować się do łodzi i popłynąć ku nowej przygodzie. Jesteśmy w San Juan La Laguna i w końcu mamy pogodę, posłuchajcie. Jest wulkan, proszę Państwa. Rób to zdjęcia szybko. Wybierając się do San Juan La Laguna, nie płyniemy bezpośrednio do portu docelowego, jak w przypadku Santiago Atitlan, bowiem po drodze łodzie odwiedzają każdą wioskę na północnym wybrzeżu, która posiada przystań lub mostek. Łodzie zatrzymują się również w Santa Cruz La Laguna, Jaibalito, Tsununa, San Marcos La Laguna oraz San Pablo La Laguna. Tak, wiemy, od tego La Laguna zaczyna się już ostro kręcić w głowie i żeby było jasne, żadnych lagun tam nie ma. Do San Juan La Laguna docieramy po 75 minutach. Na wybrzeżu przybijamy do długiego pomostu, wysiadamy i idziemy w kierunku zaułku handlowego. W ogóle ta zatoka jest jakaś taka bardziej przemyślana. Naprawdę teraz mi się podoba tutaj. Przechodzimy przez niego tak szybko, że nawet nie mamy czasu przywitać się z miejscowymi i od razu udajemy się do najważniejszej atrakcji w tym mieście, punktu widokowego Cacasiwan. Umieszczony na wysokości 1700 metrów nad poziomem morza owalny podest, wykonany z drewna i ozdobiony kolorowymi malunkami, jest naprawdę wart zobaczenia. Zresztą to nie tylko zwyczajny punkt widokowy. Są tam restauracje, bary i sklepiki z pamiątkami. Wejście na punkt widokowy, Cacasiwan, jest płatne, kosztuje 30 quetzali. Kasa znajduje się przy głównej drodze, ale nie jest wybitnie oznaczona, dlatego ją ominęliśmy. Na szczęście bardzo miła pani z obsługi zwróciła na siebie naszą uwagę i nabyliśmy legalnie bilet. Wejście na górę zajmuje około 30 minut. Po drodze są oczywiście sklepy z pamiątkami i wodą. Taras widokowy składa się z dwóch poziomów oraz niedużego zadaszenia. W samym jego centrum jest krzyż i figura Najświętszej Maryi Panny. No i o to nam chodziło. Wreszcie, na sam koniec wycieczki. Z tarasów roztacza się uroczy widok na jezioro, pobliskie miasteczka oraz wulkan San Pedro. Pod zadaszeniem ustawiono figurki majów i koguta, z którymi można sobie bezpłatnie zrobić fotki, ale tego dnia to nie oni byli tutaj największą atrakcją, ponieważ miejscowi o wiele chętniej robili sobie fotki z nami. Cóż, to był najprzyjemniejszy dzień całego pobytu w Gwatemali. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Esencja Gwatemali to właśnie różnego rodzaju murale, które upiększają te miasta, bo tu widać najlepiej. Syf, śmietnik, mural. Na tym niewielkim wzgórzu rozpoczynają się dwa piesze szlaki, do La Cruz i na Nos Mayov. Pokonanie pierwszego trwa 45 minut, a drugiego ponad 3,5 godziny. Gdy już nacieszyliśmy oczy widokiem, ruszyliśmy do centrum miasta. Najszybciej można tam dojść drogą o nazwie Sol 4. Kolorowe centrum San Juan składa się z wąskich uliczek barwnie dekorowanych muralami i flagami.
Nad głowami przechodniów wiszą kolorowe kapelusze, a na innych uliczkach nawet latawce. Wszystko dookoła jest kolorowe i zadbane, tu nawet posadzka jest udekorowana malowidłami. Na skraju centrum odnajdujemy kamienny kościół świętego Juana z La Laguny, do którego oczywiście na chwilę zaglądamy. Opuszczamy San Juan i kierujemy się do San Pedro La Laguna. Tam można dotrzeć poboczem ulicy. Z centrum do centrum to niecałe 3 km na piechotę. Po drodze odwiedzamy kolejny punkt widokowy, ale teraz z panoramą na San Pedro. Jednak restauracja, która się tu znajduje, ku naszemu zdziwieniu jest zamknięta na cztery spusty. Trudno, idziemy dalej, a tam z tej samej drogi, którą podążamy, rozpościera się piękny i darmowy widok na San Pedro. Korzystamy i robimy kilka fotek, przy okazji pierwsze rozpoznanie miasta. W mieście poświęcamy chwilę na zwiedzanie plaży oraz kolorowego centrum. Zwiedzamy najciekawsze naszym zdaniem miejsca, ale szybko tracimy zapał, bo wymalowane w podobnym tonie budynki i chodniki coraz bardziej zaczynają się nam zlewać w całość. Obiad jemy na pierwszym piętrze kafeterii Joana i nie żałujemy sobie niczego. Przy okazji polecamy to miejsce, bo choć położone przy głównej drodze, jest tam dość cicho i można zjeść w spokoju. Wracamy do portu. Ponownie płyniemy północnym wybrzeżem, zabierając podróżnych ze wszystkich wiosek po drodze, ale pomijamy pobliskie San Juan La Laguna. Droga powrotna zajmuje nieco mniej niż 60 minut.